Wyznaczaj ceny w ten sposób, że będziesz patrzył na buty klienta. Jak klient przychodzi w drogich butach, to jedź z ceną jak najwyższą. No i jako taki gówniarz, tam nie wiem, w 8 klasie podstawówki musiałem kogoś dorosłego prosić, żeby mnie na jakieś festyny woził, nad jeziora na przykład, bo na weekend nad jeziorem jest mnóstwo osób, więc ja tam z tymi balonikami stałem, stolik rozkładałem i stałem z tymi balonami, nie? No i miałem powiedzmy takie balony pompowane w ten sposób, ale też balony pompowane helem. No i przyjmijmy, że taki balon kosztował 20 zł. I myślę, no dobra, przetestuję tą naukę mojego dziadka, nie? I widzę, idzie elegancki młody facet, wtedy to nawet uważam, to starszy pan w ogóle jest, idzie z synkiem, nie? I ten synek upatrzył sobie któryś z tych moich balonów i mówi, że chciałby ten balon, nie? I ten pan się mnie pyta, ile ten balon? I ja miałem takie wewnętrzne, co ja mam powiedzieć, czy te 20 zł, ile on tam kosztował, czy powiedzieć mu dwa razy więcej? I powiedziałem dwa razy więcej, facet się nie zawahał, wyjął z portfela te 40 zł i mi zapłacił, nie? Także nauka, jaka z tego płynie, to taka, że nie ma jednej słusznej ceny. Nie ma takiej jednej ceny, która jest obiektywna i wszyscy się na nią zgadzamy. Zupełnie czym innym jest ta cena dla kogoś, kto sprzedaje, zupełnie czym innym ta cena jest dla kogoś, kto kupuje, dla klienta A, a zupełnie czym innym dla klienta B. Wiecie o tym, wszystkie luksusowe, czy większość luksusowych produktów sprzedaje się nie dlatego, że one, ich koszt wytworzenia tyle kosztuje, tylko dlatego, że gdyby one były tańsze, to by się nie sprzedawały. One muszą mieć ze sobą pewien bagaż wysokiej ceny.